Witam dziś z kanapy, no, ale niestety film nie będzie o tym. Będziemy dzisiaj wpuszczać do dwukomorowego akwarium ślimaki, które udało mi się zakupić, i przeprowadzać część głupików z małego akwarium, czyli z najmniejszej kostki 30 litrów, oraz z dużego zbiornika przełożymy kilka samic do jednej. Więc koniec siedzenia i zabieramy się do roboty. A więc zaczynamy od ślimaków, military helmet, które właśnie będą zjadać okrzemkę. Mam 6 sztuk, po 3 wrzucę do każdego akwarium. Dlaczego pływa worek z nimi tutaj? No, ponieważ musi się wyrównać temperatura wody, która jest w tym zbiorniku, z tą, która jest w worku. Przyzwyczają się ślimaki dzięki temu do temperatury. Wrzuca się bezpośrednio ani ślimaków ze sklepu zoologicznego, ani rybek. Z tego powodu właśnie, żeby nie dostały szoku termicznego. Bo w transporcie na pewno ta woda wystygła parę stopni. No i żeby rybki nie miały zbyt dużego stresu związanego transportem plus przeprowadzką do innego zbiornika, no to rzucamy worek po prostu na górę akwarium. No i mamy z głowy, bo woda wyrówna swoją temperaturę i możemy bez problemu przekładać ślimaki. Teraz wam pokażę, jak one wyglądają. Takie zwykłe, po prostu muszelki od spodu zamknięte. Po prostu bierzemy, wrzucamy obojętnie gdzie. One sobie już poradzą. I będą chodzić. Tu dwa. Jeden większy, jeden mniejszy. Zostałem jednego w gratisie, widzę. Wrzucę tu 4. To jest trochę więcej aranżacji do czyszczenia. Tam jest trochę mniej. Jedno, dwa, no. A nie, trzy są. Dobra, sześć jest. Jedyną wadą tych ślimaków jest to, że no niestety one znoszą jajka najczęściej na skorupkach. Ale jeśli nie będą mieć miejsca na skorupkach, no to będą znosić je wszędzie tam, gdzie będą mogły. I tu jest właśnie problem, jeśli znoszą to na aranżacji. Nie ma problemu z tym, bo po prostu zniosę na aranżacji i to będzie, pokażę wam, jak to wygląda w dużym akwarium na aranżacji. Problem jest z tym, jak zaczną znosić te jajka na szybach, bo strasznie ciężko je po prostu usunąć z tych szyb. No i to jest właśnie największy problem w tych ślimakach. Ostatni, możemy gdzieś tu. One też potrafią się zakupywać już w wilku, a więc może być ich nie być widać. To tyle, jeśli chodzi o ślimaki, te, które tu mamy włożone. A odnośnie tych jajek, które znoszą, to widzimy tu właśnie te białe plamki na korzeniu. To są właśnie te jajka tu na skalę. Na szczęście w tym akwarium dużym mają gdzie znosić te jajka, więc nie ma problemu z tym, żeby znosiły je na szybach, więc nie muszę ich czyścić. To tyle. Zaraz bierzemy podbierak i zobaczymy, jak wyławiamy rybki. Ślimaki mamy wrzucone, więc zabieramy się za łowienie na rybku. Już większych rybek z tego małego akwarium.
Do tego będzie nam potrzebna siatka, no oczywiście wiaderko, to po to, żeby nie kapało po ziemi, więc zawsiamy. Odławiamy delikatnie, nie ruszamy siatką, Bóg wie jak. Dzięki temu rybki nie będą uciekać. I chyc. Pomyliłabyśmy dość sporą ilość małych rybek. Cyk. Pływają sobie już pięknie w swoim nowym akwarium. Liczę, że za dwie serie jeszcze i powinno być po odławianiu rybek. Gorzej będzie z tymi, które są tam na samym dole. No. Może nie będzie aż tak źle. Bo tam trzeba zrobić miejsce, bo na dniach będziemy zamawiać krewetki niebieskie. Bo mi tu zostało. Tyk, zna się lepszy zbiornik dla nich, bo jest dużo większy. Większy. Teraz dwie już przeciągowie, choć mam. Zostały nam cztery, te, które pływają na dnie, a on coś wypłynął do góry. Wsuniemy to trochę krzaczury, wyciągniemy sobie do góry. Raz. Po sprawie zobaczmy, co tu jeszcze dwie zostały. Dwa głupiki, no to zostaną. A tam jeszcze się kitra jedno. One nie będą zagrażać krewetom, a więc tyle będzie. Dobra, to by było na tyle z odławiania rybek. To niestety zostanie zmienione, bo samce tu będą same samice. One trafią do dużego zbiornika, a najmniejsze rybki trafią do tego zbiornika obok i tam będą żyć. To tyle. Jak robię, zaaranżuję wszystko, to na końcu będzie. A więc akwaria skończone, rybki poprzewadzane. Zaczniemy od lewego. Tu jest wprowadzony bardzo mały na rybek głupika. Widzimy, coś tam pływa, nie jest tego dużo. Do kolejnej komory wrzuciłem same samice głupika. Jedna, jak widać w kadrze, największa jest, można to nazwać, w ciąży. Jak mi się uda, to może nagram to, jak
koci się w kolejnym dużym akwarium. Jak widać, przewaga, znaczna przewaga samców. Mam nadzieję, że się nie wytłuką, bo tak to niestety bywa w naturze, że w tym akurat gatunku ryb samce potrafią sobie obgryzać ogony, no i niestety umierać z tego powodu. No i kosteczka, która jak widać jest bujnie, bym powiedział bardziej nie bujnie, tylko wygląda jak dżungla wodna. I tu zostały tylko gloniady, których prawie w ogóle nie widać od czasu do czasu. A będą tu w krótkim czasie krewetki. To tyle jeśli chodzi o akwaria. Jeśli się podobało, zachęcam do subskrypcji oraz klikania łapeczki w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie.